Ja się nazywam Natalia Gebert i na początek kilka słów, skąd mi się w ogóle to krytyczne podejście do informacji wzięło. Część z Państwa miała już okazję zerknąć na materiały wyłożone tam na stole i nie dało się nie zauważyć, że większość z nich dotyczy uchodźców. I to jest dziedzina, którą się zajmuję od ponad 4 lat. Pracuję z uchodźcami w Warszawie i nie tylko. Prowadzę zajęcia w szkołach dotyczące tematu uchodźstwa. I też prowadzimy działania jako grupa Dom Otwarty, prowadzimy działania rzecznicze, tak? Czyli staramy się być głosem uchodźców, czy to opiniując projekty nowych przepisów prawnych, czy jakichś rozwiązań, które cudzoziemców bezpośrednio dotyczą. A krytyczne podejście do informacji wzięło mi się stąd, że jak Państwo pewnie sami doskonale wiecie, w 2015 roku nastąpił masowy wylew informacji wszelakich, informacji w cudzysłowie, dotyczących uchodźców i większość z nich nie była prawdziwa. Próbowaliśmy to dementować, próbowaliśmy tłumaczyć, próbowaliśmy wyjaśniać. I niestety, jak każdy fact-checker, czyli osoba, która się zajmuje weryfikowaniem informacji, mieliśmy podstawowy problem, a mianowicie taki, że dementi, tak, czyli wyjaśnienie, docierało do znacznie mniejszej liczby odbiorców niż pierwotny fake news. I stwierdziliśmy, że zamiast kopać się z koniem, spróbujemy problem zaatakować u źródła, czyli spróbować przygotować młodzież do tego, jak na co zwracać uwagę przy odbiorze informacji, szczególnie informacji medialnych. Tak? I robimy to od ponad 3 lat. Szkolimy się też z fact-checkingu, z tematów związanych z myśleniem krytycznym. Także to, co Państwu dzisiaj będę opowiadać, będzie też po części moją drogą zmiany podejścia do tego, jak podchodzę do informacji, jak postrzegam informacje. Na początek muszę Państwa od razu przeprosić, zachowam się strasznie niepedagogicznie, ale jeżeli ktoś z Państwa miał nadzieję, że dzisiejsze spotkanie to jest taki crash course, przyspieszone zajęcia i wyjdziecie Państwo stąd z pełną wiedzą, co robić, jak robić albo czego nie robić, to muszę Was niestety rozczarować, ponieważ temat krytycznego podejścia do informacji, czy temat krytycznego myślenia w ogóle, z którego krytyczne podejście do informacji jest częścią, to jest temat rzeka. Moglibyśmy się spotykać co tydzień i pewnie byśmy tematu nie wyczerpali. Mało tego, w miarę naszych różnych doświadczeń życiowych, obserwacji, też zmieniamy jakby swoją postawę sami, tak? I to jest baza w myśleniu krytycznym, że zawsze kwestionujemy. Nigdy nie bierzemy nic na pewnik, tak? Nie ma aksjomatów. Kwestionujemy i to, co ktoś nam mówi, i to, co nam się wydaje prawdziwe. I o tym też będziemy dzisiaj mówić. Pojawia nam się nowa informacja, nie wiem, przeglądamy sobie przy porannej kawie portale informacyjne i co? I tu nam się włącza od razu na dzień dobry tak zwany efekt potwierdzenia. A mianowicie, zwykle najpierw patrzymy na nagłówek, tak? Jeżeli coś nas zainteresuje, no to klikamy, żeby doczytać więcej. Skłonniejsi będziemy kliknąć na taką wiadomość, tak, bądź tak sformułowaną, która jest zgodna z tym, co już myślimy. Więc jeżeli ktoś jest przeciwko obecnym zmianom przepisów dotyczących sądownictwa i zobaczę nagłówek pod tytułem, nie wiem, Rada Europy orzekła, że te zmiany są karygodne i w ogóle nie można ich wprowadzić. Tak, ponieważ z tym się zgadzamy, pewnie chętnie klikniemy dowiedzieć, żeby się upewnić, że mamy rację.
gdybyśmy trafili na tekst, który będzie miał przekaz przeciwny, szansa, że go przeczytamy w całości jest znacznie mniejsza. A nawet jeżeli przeczytamy, to będziemy mu stawiać większe wymagania. Żeby zejść z tematu polityki, jeżeli ktoś z Państwa jest kociarzem, lubi koty, no to proszę sobie teraz wyobrazić, że macie przed sobą dwa artykuły. Jeden taki, który twierdzi, że posiadanie kota przynosi same korzyści dla zdrowia, i drugi taki, który twierdzi, że koty roznoszą choroby i w ogóle i alergie, i posiadanie kota jest wysoce niewskazane ze względów zdrowotnych. Tak? Ja jestem kociara i mimo tego, że mam świadomość, że to jest działanie efektu potwierdzenia, to oczywiście natychmiast sięgnę w pierwszej kolejności po ten artykuł, który mówi, że posiadanie kota jest super i dobrze mi robi na zdrowie. A jeżeli sięgnę po ten drugi, to będę wobec niego bardziej sceptyczna. A no tak, ale te badania, to one nie są takie do końca wiarygodne. Ale więcej badań, które by to potwierdziło, to nie było. A tu były jakieś pogłoski, że jakiś koncern zapłacił za te badania. Tak? Czyli będę bardziej skłonna podważać coś, co jest niezgodne z moim przekonaniem. Co samo w sobie nie jest niczym złym, bo tak jak mówiłam na samym początku, kwestionowanie, podważanie, zadawanie sobie pytań jest jak najbardziej wskazane, tylko pod warunkiem, że robimy to w odniesieniu do wszystkich materiałów, które konsumujemy, przepraszam za nieładne określenie, a nie tylko tych, z którymi się z góry nie zgadzamy. Drugie zjawisko socjologiczne, które wpływa na to, jakie informacje w ogóle do nas docierają, to jest znane już pewnie Państwu bańka informacyjna. Tak? Zwykle jest tak, że dobieramy sobie znajomych spośród osób, które mają podobne przekonania, podobne zamiłowania, podobne hobby. I to ogranicza nasz dostęp do informacji, a raczej nie tyle do informacji, co do innych światopoglądów. Nie mówię tutaj o przypadkach skrajnych, oczywiście, że każdy obowiązkowo ma mieć wśród znajomych na Facebooku kogoś z ONR-u. Natomiast jest tych na tym spektrum polityczno-społecznym, tak? Postaw, poglądów cała masa. A jeżeli trzymamy się tylko swojej grupy, swoich przekonań, to nie będziemy nigdy mieli szansy usłyszeć argumentów, nie wiem, liberałów, lewicy, socjalliberałów, w zależności gdzie tam się tam sami plasujemy na tym spektrum. Usłyszeć, oczywiście to nie znaczy, że dać się przekonać, dać się przekabacić, tak? Natomiast jeżeli nie poznamy czyjegoś punktu widzenia, to też ciężko jest z taką osobą dyskutować, to po pierwsze. Po drugie, inny punkt widzenia może się okazać dla nas otwierającym oczy. Tak? Że do tej pory nam się wydawało na przykład, że nie wiem, to co opowiadają osoby walczące o prawa zwierząt, że zwierzęta to tak strasznie w rzeźniach cierpią, no tak, no dobra, no ale schabowy fajny jest, tak? Dopóki przypadkiem nie trafimy na film z takiej rzeźni, ja się przyznaję bez bicia, ja jestem mięsożercą, ale po obejrzeniu tego filmu z rzeźni tak, no, odeszła mi chęć. Może nie na stałe, ale tak, mam gdzieś w tyle głowy, że to jest nie okej, że moja wygoda jest oparta na krzywdzie żywej istoty. To jest moje osobiste przekonanie. Oczywiście to nie znaczy, że Państwo je musicie podzielać. Natomiast gdybym tkwiła do tej pory w tej swojej liberalnej bajce, bo z takiego punktu wyszłam, to pewnie w życiu bym się nawet o tym nie dowiedziała. Tak? Więc kontakt, wychodzenie poza bańkę informacyjną zwiększa nie tylko informacje, znaczy ilość informacji, które do nas docierają, tak, ale też ilość opinii. Dodatkowo to wychodzenie jest o tyle ważne, że i tak algorytmy mediów społecznościowych trochę nam dyktują, nawet nie trochę, dyktują nam, co czytamy. Zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli macie wśród znajomych miłośników psów i kotów,
i klikniecie komuś zdjęcia nowego psiaka, że polajkujecie, tak, że są cudne, że są super, och jech, albo jeszcze skomentujecie, to zdjęcia kotów na jakiś czas wam z tablicy na Facebooku znikną. Algorytm Facebooka uzna, że wy jesteście psiarze, wolicie psy, w związku z tym będzie wam podawać więcej psów. To nie znaczy, że wasi znajomi przestali mieć koty. Tak? To znaczy tylko tyle, że algorytm próbuje się dostosować do waszych upodobań, tak jak je postrzega. I też warto mieć tego świadomość. Tak? Że to, co się wam pojawi na tablicy na Facebooku, to niekoniecznie jest wszystko, co się wśród waszych znajomych dzieje. Dotyczy to oczywiście nie tylko posiadania psów i kotów. Tak? Polubienie tekstu przemówienia Mariana Turskiego z obchodów wyzwolenia Auschwitz automatycznie powodowało, że na mojej tablicy pojawiały się kolejne odsłony, kolejne komentarze, kolejne uwagi dotyczące tegoż przemówienia. Natomiast wyglądało to tak, jakby moja bańka tylko tym żyła, chociaż oczywiście tak nie było. No właśnie, czy to, co widzimy, to jest zawsze informacja, czy może jednak opinia? Jechałam dzisiaj metrem. W metrze, jak być może państwo wiecie, Polsat News wyświetla takie bardzo skrócone wiadomości. I między innymi było coś o zmianie przepisów prawnych dotyczących sądownictwa, neutralnie rzecz ujmując. I użyto określenia ustawa dyscyplinująca sędziów. Ustawa wprowadzająca odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. O, dokładnie tak to brzmiało. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów istniała, zanim ktoś wymyślił tą najnowszą ustawę. Nie jest to kłamstwo per se, bo rzeczywiście ta ustawa, o którą obecnie rząd walczy, wprowadza znaczące zmiany w tej kwestii. Natomiast jest to pewnego rodzaju przekłamanie. Tak, bo nie wprowadza tej odpowiedzialności, co najwyżej ją rozszerza. I na czymś takim bardzo łatwo tego nie zauważyć. Tak? Czytamy w biegu, jest strasznie dużo informacji, które do nas dociera. I takie drobiazgi mogą nam umknąć, a gdzieś tam w głowie zostają i nasz mózg je potem w ten sposób przetwarza. Jeżeli ktoś jest na bieżąco z tematem zmian w sądownictwie, to oczywiście się na to nie złapie. Natomiast jeżeli ktoś po prostu wcześniej nic nie czytał, a nagle mu gdzieś mignęło w metrze, no to uzna, że nie, no to trzeba wprowadzić, tak? No, powinna być odpowiedzialność. Informacja co do zasady powinna odpowiadać na konkretne pytania, powinna przekazywać tylko fakty. Jeżeli ktoś z państwa miał do czynienia z dziennikarstwem, to jest chyba coś, czego na pierwszym roku uczą. Tak? Kto, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego. I nie powinna zawierać elementów oceny. Tak? Czyli nie można, jeżeli wybuch pożar, tak? I napiszemy w nagłówku, że to straszny pożar pochłonął, to dobór słownictwa już wyraża naszą opinię. O, właśnie. Tak, opinia jest wyrażeniem przekonania autora. Najprościej rozpoznać opinię, jeżeli się zaczyna od uważam, że moim zdaniem, wydaje mi się, tak dalej. Ale oczywiście bardzo rzadko opinie w ten sposób zaznaczają, że są opiniami. No i o doborze słów też już wspominałam. A z tym odróżnianiem informacji od opinii wcale nie jest tak dobrze. Te zajęcia prowadzę też w szkołach średnich. Jak pytam uczniów, czym się różni informacja od opinii, to zwykle w odpowiedzi spotyka mnie głucha cisza. Mimo tego, że teoretycznie to powinno być w programie nauczania. W zeszłym roku, badając wpływ informacji czy też dezinformacji w sieci na wyniki wyborów, NASK między innymi poprosił respondentów o ocenę, które z tych stwierdzeń jest faktem, a które opinią. To, co państwo widzicie, to jest procent prawidłowych odpowiedzi.
Tak, czyli 95,5% zapytanych było w stanie powiedzieć, że stwierdzenie, większość Polaków posiada telefon komórkowy, jest faktem. Że szerzenie ideologii komunistycznej, faszystowskiej w Polsce nielegalne, to też jest fakt. Ale już przy demokracja jest najlepszą formą rządu. Popatrzcie, ilu pytających poległo? Tylko 37,6% odpowiedziało prawidłowo, że to jest opinia. Założenie rodziny jest najważniejszą sprawą w życiu Polaka. 35% podało prawidłową odpowiedź, prawidłową klasyfikację. Więc tak z tymi opiniami trzeba bardzo, bardzo uważać, bo one się potrafią przemykać w twierdzeniach, które by się wydawały faktem może, a jednak nie do końca. Tak jak z tą demokracją, tak, ponieważ wszyscy jesteśmy za demokracją, więc odruchowo przyjmujemy, że to jest fakt, aksjomat i w ogóle niepodważalne, a tymczasem to jest opinia, z którą ktoś się może nie zgadzać. Jest też coś takiego jak manipulacja, tak? Czy jedna z metod dezinformacji. Nie będę Państwu opowiadać szczegółowo, bo to by wymagało dwóch osobnych wykładów co najmniej. Więc tylko pokrótce jest, stosowana jest nie tylko w mediach, ale w mediach ją najbardziej w tej chwili widać. To potwierdza też na przykład, nie wiem, raport Rady Języka Polskiego, która analizowała słynne paski TVP. I suchej nitki na nich nie zostawiła, jeżeli chodzi o rzetelność, tak? I o właśnie wartość informacyjną, a nie opiniodawczą. Wśród tych najczęściej spotykanych przykładów będzie manipulacja językowa, będzie selekcja informacji, czyli to, co się często oburzają dziennikarze mediów niepublicznych, że coś tam się ważnego stało, a TVP się nawet nie zająknęła. No nie zająknęła się, no. Może im było nie po myśli, ciężko powiedzieć. Ale coś takiego się rzeczywiście dzieje. A zresztą jak Państwo przypadkiem w przypływie jakiegoś szaleństwa absurdnego, przepraszam, teraz to jest moja opinia osobista, zechcecie obejrzeć wiadomości TVP, zwróćcie uwagę, jeśli wytrwacie, że tam prawie nie ma w tej chwili informacji z zagranicy. Prawie wszystkie materiały, które pokazuje TVP w głównym wydaniu wiadomości, dotyczą Polski. Tak? To też jest forma manipulacji. Forma kształtowania opinii publicznej przez przemilczenie. I ukierunkowanie uwagi, czyli słynna przykrywka, którą podobno niektóre partie stosują z upodobaniem, tak? Czyli jeżeli się dzieje coś, co jest dla partii niekorzystne, to natychmiast kierujemy uwagę społeczeństwa na inne wydarzenie. Odwracając ją od tego, które dla nas jest nieprzyjemne, niekorzystne, nie podoba nam się. Mówiłam o tym wszystkim dlatego, żeby dojść do manipulacji językowej, bo ta manipulacja językowa też się będzie na potem pojawiała, jak zaczniemy już rozmawiać konkretnie o samych informacjach. A mianowicie manipulacja językowa jest strasznie ważna relacja między nadawcą a odbiorcą. Czy raczej to, jak komunikat tę relację buduje. Tak, to mogą być określenia wartościujące, typu prawdziwi Polacy, używanie formy my, tak, my patrioci, co automatycznie włącza odbiorcę do tej naszej grupy, tak, tej słusznej. Zmiana znaczenia słów. To chyba jest, to chyba nawet nie wymaga przykładu. Tyle słów pozmieniało znaczenie w naszym życiu politycznym czy publicznym w ostatnich latach. Chociażby zatarcie różnicy między słowem migrant i uchodźca. W przeciętnym dyskursie publicznym to jest jedno i to samo. Chociaż nie jest. Tak? Migrantem czy migrantem ekonomicznym nazywamy osobę, która przyjeżdża do kraju za pracą, nauką, nie wiem, z powodów rodzinnych, tak? Natomiast uchodźcą jest osoba, która ucieka przed prześladowaniem lub groźbą śmierci. Czyli uchodźca ucieka, bo musi, migrant ekonomiczny opuszcza swój kraj, bo chce.
No. To zupełnie nie przeszkadzało byłej pani premier Szydło grzmieć w Parlamencie Europejskim, jak to przyjęliśmy 2 miliony uchodźców z Ukrainy. Na co powinniśmy zwracać uwagę, kiedy widzimy przekaz? Przede wszystkim na nagłówki. Zasadniczo nasz mózg działa tak, że albo myślimy emocjami, albo myślimy racjonalnie. Jeżeli przekaz zdoła wyzwolić w nas silne emocje, no to już szansa na to, że racjonalnie będziemy się przyglądać ciągowi dalszemu, jest znacznie mniejsza. To jest ulubiony chwyt wszystkich tabloidów, tak? Jak popatrzycie na dowolną stronę, nie wiem, Faktu, Super Expressu, Daily Mail, jeżeli ktoś czyta po angielsku, to wszystkie te nagłówki krzyczą wykrzyknikami, używają bardzo mocnych słów, często wartościujących, tak? I one mają wzbudzić w czytelnikach określoną reakcję emocjonalną. To, co Państwo widzicie na ekranie w tej chwili, to są dwa nagłówki dotyczące tego samego wydarzenia. Nie byłam w stanie znaleźć ich, niestety, ich odpowiedników w polskiej prasie, stąd nagłówki angielskie. Pierwszy brzmi: parada wielkopiątkowa przerwana przez szalejących muzułmanów wrzeszczących Allah Akbar, 17 osób rannych. W drugim nagłówku natomiast zadymiarze spowodowali panikę podczas wydarzeń wielkopiątkowych w Sewilli. Tak? Siła emocjonalna obu tych przekazów jest diametralnie różna. One oba zawierają elementy ocenne oczywiście, natomiast zdecydowanie mniej się przejmiemy tym, że troublemakers, czyli za tak naprawdę na to nie ma dobrego polskiego słowa. Młodzież, która lubi wywoływać kłopoty, przyciągać uwagę, tak? I nawet nie tyle wywołali, bo spark, czyli jakby dali tę pierwszą iskierkę, tak, do paniki, natomiast nie wywołali. W sensie stricte. A o co chodziło? Chodziło o to, że grupa studentów wymyśliła sobie, że to będzie świetny pomysł, jak kolegę z Senegalu, skądinąd chrześcijanina, wyślą w stronę procesji wielkopiątkowej, każąc mu wrzeszczeć Allah Akbar. Procesja popatrzyła na kolegę, uznała, że no dobra, no każdy ma czasem potrzebę publicznego wyznania wiary. Allah Akbar po arabsku to znaczy tyle, co Bóg jest wielki. I w ogóle się nie przejęła i poszła dalej. A panowie zadymiarze uznali, że nie, no to tak, tego nie zostawimy. W związku z tym, żeby ratować całą akcję, rzucili się już hurmą kilka osób, wykrzykując hasła, których używała baskijska ETA. ETA była organizacją między innymi terrorystyczną, czy też próbowała się dobić swoich celów politycznych metodami terrorystycznymi. I w Hiszpanii te hasła do tej pory bardzo silnie rezonują. I to było to, co wywołało tę panikę. Ludzie się autentycznie przestraszyli, że ETA gdzieś podłożyła bombę. Na co jeszcze zwracamy uwagę? No właśnie na emocje. Tak? Im mocniejsze emocje coś ma w was wywołać, tym bardziej powinna wam się zapalać czerwona lampka. Z powodów, o których mówiłam, tak? Czyli jeżeli zaczniemy na coś patrzeć emocjonalnie, to już nie będziemy na to patrzeć racjonalnie. A jak nie będziemy patrzeć racjonalnie, to nie będziemy też patrzeć krytycznie, tak? Czyli tak naprawdę łykniemy wszystko, co w dalszym ciągu przekazu, czy to artykułu, czy materiału filmowego nadawca zechce nam wcisnąć. Dotyczy to też reklam. Zwróćcie uwagę. Tak? Znaczy, to jest jedna z podstawowych technik reklamowych. Wywołujemy cieplutkie, miziate emocje, tak? I jak już klient jest właśnie cały och i ach, no to wtedy mu wciskamy, co powinien kupić, żeby te emocje utrzymać. Zwróćcie też proszę uwagę na to, czy materiał przywołuje źródła. Jeżeli ktoś twierdzi, że Iksiński powiedział tak i tak, to powinien
móc podać, powinien wskazać, skąd to wie. Jeżeli ktoś twierdzi, że ileś tam procent dzików przenosi ASF, to znowu, skąd to wie? Tak? Czyli źródła. To samo dotyczy zdjęć i filmów, które są użyte do ilustracji danego materiału. Bardzo często się zdarza, że zdjęcia ilustrujące czy artykuły prasowe, czy to, co czytacie na portalach informacyjnych, są w ogóle z innej bajki. Albo to są zdjęcia stokowe tak zwane, czyli po prostu trzeba było coś zbliżonego w temacie do zilustrowania, no to kupiliśmy za 5 centów zdjęcie, tak? Ale może być też tak, że te zdjęcia są w ogóle zupełnie przekłamane. Bądź zupełnie wyrwane z kontekstu. Wracając do mojej uchodźczej działki, po pożarze Notre Dame w prawicowych internetach krążyło takie zdjęcie dwóch ciemnoskórych panów uśmiechniętych od ucha do ucha. Oczywiście z komentarzem, że o, muzułmanie się cieszą, że Notre Dame spłonęła. Agencja France Presse, która między innymi bardzo się mocno zajmuje fact-checkingiem, czyli weryfikowaniem informacji, dotarła do bohaterów zdjęcia i jak się okazało, co było naprawdę, panowie obaj studiują architekturę, wielokrotnie odwiedzali Notre Dame przed pożarem i pożar był dla nich no, niepowetowaną stratą. Natomiast śmiali się, ponieważ próbowali przejść pod taśmą odgradzającą dostęp. I dwa razy próbowali i dwa razy ta taśma im na głowę spadła. Za trzecim razem dopiero im się udało i dlatego tacy byli radośni i roześmiani. Tak? Czyli zupełnie niewinne zdjęcie, wyrwane z kontekstu, czy z dopisanym nowym kontekstem, nagle staje się przekazem stereotypu. To zdjęcie też może oczywiście być wybrane pod takim kątem, żeby was odpowiednio nastawić. Tak? Pamiętać. Przepraszam, że większość przykładów dotyczy, czy w zasadzie nie, przepraszam, większość przykładów dotyczy migrantów czy uchodźców, bo po prostu to jest moja działka, tak? Tu mogę przykładami sypać do woli. Przed kampanią samorządową pojawił się taki film o tym, jak to rzekomo Platforma zamierza sprowadzić do Polski niezliczone ilości uchodźców. I pierwsza scena tego filmu to były zamieszki, płonące samochody na ulicy. Tak? Efekt, który chciano w ten sposób wywołać w odbiorcy, jest dosyć oczywisty, jeśli się nad tym zastanowić. Natomiast jeżeli ktoś podszedł do tego emocjonalnie, tak, zobaczył te zamieszki, płonące samochody, one prawdopodobnie nawet nie były, to zdjęcie prawdopodobnie nawet w żaden sposób nie było związane z tematem migracji, no to się wystraszył. No, nikt przy zdrowych zmysłach nie chce, żeby mu samochody płonęły na ulicy, tak. Zresztą tą metodą udało się kilka lat wcześniej po prawie 180 stopni w ogóle obrócić opinię publiczną w Polsce w temacie uchodźców. No i te nieszczęsne fake newsy. Tak, o których już co nieco niektórzy z was wiedzą, bo w oczekiwaniu na rozpoczęcie wykładu podczytywaliście materiały. Czym jest fake news? Bo nie jest oczywiście tak, że każda nieprawdziwa informacja jest fake newsem, podobnie jak nie każdy hejt jest mową nienawiści. Tak? Mogą być informacje, nie wiem, aż dziennik publikuje całą masę informacji, które są nieprawdziwe. Tak? Ale jest to satyra i absolutnie nie są to fake newsy w takim rozumieniu medialnym czy dziennikarskim. Generalnie fake newsy tworzy się z dwóch powodów. Albo jako tak zwany clickbait, czyli żeby przyciągnąć ludzi na stronę, na której się wyświetla dużo różnych reklam. Może któraś reklama ich skusi, jak ich skusi, to my za to dostaniemy od reklamodawcy kasę. Na ten pomysł wpadło kilku przedsiębiorczych studentów z Macedonii przed wyborami w Stanach Zjednoczonych.
stworzyli całą sieć stron, które publikowały różne fake newsy i o kandydacie republikanów, i o kandydatce demokratów. Okazało się, że te newsy, które dotyczyły Trumpa, po prostu lepiej chodziły, więc na nich się potem skupili. I zarobili w ten sposób w kilka miesięcy kilkadziesiąt tysięcy dolarów właśnie z reklam. A newsy były, do newsów przedwyborczych jeszcze wrócimy, bo one też będą przykładem, jeden z nich będzie przykładem na coś innego. Natomiast drugi oczywisty powód, no to jest manipulowanie opinią, tak? Jeżeli po sieci krąży filmik z, nie wiem, sprzeczką dwóch Bułgarów, ale podpiszemy go, że tutaj proszę bardzo, pod posterunkiem policji uchodźcy się naparzają, a policja się boi coś z tym zrobić. Tak? Jest to oczywisty fake news, a film, którego ten komentarz dotyczył, przedstawiał zupełnie inną sytuację, zupełnie innego czasu, zupełnie innego miejsca. Natomiast no, celem było zniechęcenie opinii publicznej do przyjmowania uchodźców. No właśnie, na przykład. To jest jedna z klasycznych metod tworzenia fake newsa. Obrazek poruszający, bo kobieta w ciąży, jeszcze jak widzicie, tak, z ranami. Pod spodem napis breaking, czyli łamiąca, tak, pilna wiadomość. Ta kobieta w siódmym miesiącu ciąży została pobita przez muzułmańskiego uchodźcę w stanie Oklahoma. Czy popieracie powieszenie go? Dodam, że to drugie zdanie jest takim trochę łamanym angielskim. Podobnie zresztą komentarz nad linkiem, co już powinno być takim pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak. Zdjęcie pochodzi z filmu, to jest kadr z filmu. Nie przypominam sobie w tej chwili którego, ale za chwilę wam powiem, jakimi narzędziami możecie to sami ustalić. Tak, natomiast no, plan był znowu oczywisty. Obiecałam wam jeszcze przykład z kampanii prezydenckiej, a nawet dwóch. Pierwsza rzeczywiście dotyczyła Trumpa, a mianowicie wśród rozlicznych fake newsów, które krążyły w czasie kampanii, krążył też taki, że Hillary Clinton ma jakieś niejasne powiązania z grupą przestępczą, czerpiącą korzyści z seksu dzieci. I że ta grupa przestępcza podobno się spotyka w faktycznie istniejącej pizzerii w Nowym Jorku. Gdzieś w małym miasteczku w stanie Nowy Jork, przepraszam. I prokuratura nic z tym nie robi, FBI nic z tym nie robi, w ogóle wszyscy kryją Hillary Clinton, tak? Taki był mniej więcej wydźwięk newsa. News był oczywiście nieprawdziwy i FBI, i prokurator generalny Stanów Zjednoczonych się do niego bardzo szybko odnieśli. Ale znalazł się przejęty obywatel, tknięty dobrem dzieci, tak? Czyli znowu ta taka emocja, którą bardzo łatwo wyzwolić. Złapał spluwę i pojechał do rzeczonej pizzerii zrobić porządek. Że nikt w tej strzelaninie nie zginął, to był przypadek. Tak? Czyli fake newsy mogą mieć też przełożenie na bardzo konkretne sytuacje życiowe, z życia realnego. Drugi przypadek z innej kampanii prezydenckiej, przed wyborami we Francji. We Francji, podobnie jak w Polsce, obowiązuje cisza wyborcza. I tuż przed tym, jak zapadła, nagle po francuskich sieciach, mediach społecznościowych pobiegł news, że Macron ukrywa pieniądze w raju podatkowym. Cisza wyborcza, więc już nic z tym nie, sztab już nic z tym nie może zrobić. Tak? Na całe szczęście dla późniejszego prezydenta Emmanuela Macrona, jego sympatycy w sieci uznali, że skoro w sieci to cisza wyborcza nie obowiązuje, i dosyć szybko to zdementowali. I ten fake news nie zdążył narobić zbyt dużych szkód. Ale potencjalnie, tak, gdyby się okazało, że tych, co uważają, że Macron oszukuje, jest więcej, to już jest bitwa na zasięgi w tym momencie. Czysta technologia. Tak? To mogłoby mieć wpływ konkretnie na wynik wyborów prezydenckich we Francji. I być może nie Macron byłby prezydentem, tylko Marine Le Pen. No właśnie, kiedy ta czerwona lampka? Troszkę już o tym dzisiaj mówiliśmy.
Tak, o tym, że autor musi się powoływać na źródła, jeżeli coś cytuje, podaje dane. Czy autor przekazuje fakty, czy przekazuje swoje opinie? To jest też bardzo ważne. Zupełnie inaczej będziemy reagować na przekaz pod tytułem a teraz porozmawiam z osobą w kryzysie bezdomności, a zupełnie inaczej, jeżeli prowadzący program powie, o, a tam jest taki obdarty i chyba lekko pijany pan i troszkę od niego śmierdzi, to chodźcie, pójdziemy z nim pogadać. Jakie jest wasze nastawienie po takiej zapowiedzi? Tak? Czy autor był na miejscu zdarzenia, czy jest tylko kolejnym ogniwem w łańcuszku? To też jest ważne, bo oczywiście jeżeli tak, głuchy telefon działa także w przypadku informacji medialnych, czy przekazów medialnych, im dalej od pierwotnego źródła, tym większa szansa na przekłamanie. I oczywiście, jeżeli mamy wątpliwości, to patrzymy, czy tę samą informację znajdziemy w innych źródłach. Tak? Jeżeli o czymś napisał The Guardian, to jest duża szansa, że pisało też o tym, nie wiem, Washington Post, być może BBC, tak? Które z innych dużych amerykańskich czy brytyjskich gazet. U nas tak samo, jeżeli, nie wiem, Strajk EU, który jest taką mocno lewicową, mocno lewicowym portalem, podaje jakieś informacje, to z całą sympatią dla ludzi, którzy prowadzą Strajk EU, sprawdzam, czy inne media też o tej sprawie pisały. I czy pisały mi, czy fakty są te same, tak? No bo wiadomo, jeszcze są opinie, ale czy przynajmniej fakty nam się zgadzają. I jak to sprawdzamy? Przede wszystkim, jeżeli wiadomość jest podejrzana, sprawdźcie adres strony, na której wam się wyświetliła. Jedną z ulubionych metod podrabiania witryn, podrabiania wiarygodnych źródeł informacji, jest na przykład bardzo podobny adres internetowy. Czyli na przykład, nie wiem, zamiast wyborcza.pl jest wyborcza24.pl. Układ graficzny jest podobny, tak? Łatwo się dać nabrać. Dwie cyferki w adresie i już myślimy, że jesteśmy na stronie wyborczej, a tymczasem to są fejki. Po drugie, wypadałoby, żeby dziennikarz się pod tekstem podpisał, czy redaktor się pod tekstem podpisał. Jeżeli tego podpisu nie ma, jeżeli tekst jest anonimowy, jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić stopki redakcyjnej, tak, czyli kto zasiada w redakcji, to znowu jest halo, coś z tym, z tą konkretną platformą, z tym konkretnym źródłem jest nie tak. A zdjęcia możemy akurat bardzo łatwo sprawdzać. O ile sprawdzanie informacji i porównywanie zajmuje czas, tak? No bo to trzeba przeczytać, powiedzmy, jeszcze co napisała, nie wiem, nie tylko Strajk EU, ale jeszcze Polityka, może Wyborcza, może Okopres, może coś tam, może w polityce. Tak? Nie wszyscy mamy na to czas. Zdjęcie możemy sprawdzić bardzo szybko. Przede wszystkim, to są dwa podstawowe narzędzia, ich jest więcej, ale one w 90% przypadków absolutnie mnie wystarczają do weryfikacji. Przede wszystkim odwrotne wyszukiwanie obrazu, które oferuje Google. Czyli wrzucamy Google'owi zdjęcie, czy grafikę, co do której mamy, czy kadr z filmu, co do którego mamy wątpliwości, a Google nam mówi, kiedy po raz pierwszy to się pojawiło w sieci. Tak? I jeżeli zdjęcie ma ilustrować wydarzenia sprzed 2 miesięcy, a pierwszy raz w sieci się pojawiło w 2016 roku, siłą rzeczy nie ilustruje wydarzeń sprzed 2 miesięcy. Tak? Czy ewentualnie, jeżeli ma być właśnie sceną z Oslo, a okazuje się, że zostało zrobione, nie wiem, w Atana na Rivie, też niekoniecznie. Teen Eye ma podobną mechanikę działania. Znowu wrzucamy obrazek, tak, a Teen Eye nam mówi, gdzie i w jakim kontekście po raz pierwszy on się w sieci pojawił. Tych narzędzi jest więcej. Po sukcesie Teen Eye pojawiło się mnóstwo takich. Jeżeli ktoś się z Państwa chce zająć dogłębnie fact-checkingiem, to na platformach fact-checkingowych też można znaleźć informacje, z jakich narzędzi korzystają dziennikarze. To może być sprawdzam.afp.com, to może być Konkret24, to może być demagog.org. Pełną listę
czy prawie pełną, znajdziecie Państwo w broszurkach, które leżą tam na stole. Czy też dziennikarz, zabrakło chyba tam w tym spisie Bellingcata, czyli zespołu dziennikarzy śledczych, ale też trochę dlatego, że oni stosują bardzo zaawansowane narzędzia. Tak? To znaczy oni mają tego typu narzędzia, które pozwalają przeanalizować kąt padania promieni słonecznych, żeby sprawdzić, czy faktycznie wideo powstało o tej godzinie, o której autor czy opisujący je twierdzi, że powstało. Więc to już jest dla bardzo zaawansowanych. Pomyśl, zanim udostępnisz. To jest w ogóle dobra rada, jeżeli chodzi o wszystkie przekazy medialne, nie tylko w mediach społecznościowych. Brałam ostatnio udział w webinarium z metod nauczania krytycznego myślenia w szkołach. I jednym ze slajdów, które prezentujący nam pokazywał, było tak, między bodźcem a reakcją jest nasz wolny wybór. Jeżeli nasza reakcja następuje prawie od razu po bodźcu, to ten nasz wolny wybór jest taki malutki. Jeżeli poczekamy, to nagle się okazuje, że to nie jest impuls, to co zadecydowało o naszym działaniu, tylko nasza świadoma, racjonalna, przemyślana decyzja. Tak? I to dotyczy nie tylko mediów społecznościowych oczywiście, przekazywania wszelkich informacji, zwłaszcza w emocjach. Natomiast fake newsów nigdy nie podajemy dalej, nawet z komentarzem uwaga fake, po prostu dlatego, że w ten sposób zwiększamy im zasięgi, tak? Czyli pomagamy tym, którzy tego fake newsa wymyślili, bo im większe zasięgi, tym bardziej media społecznościowe będą ten post wpychać na tablicę osób, na tablicę czytelników. Można natomiast zrobić to tak, jak to robią profesjonaliści. Czyli forma graficzna, to może być zrzut ekranu z tweeta czy z jakiejś informacji i jednoznaczny napis fałsz, tak, czy nieprawda. Czasem może widzieliście z angielskim napisem debunked, tak, czyli zdemitologizowane dosłownie. To akurat jest z AFP. AFP ma też polski serwis fact-checkingowy, sprawdzam.afp.com, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo polecam. Tam są nie tylko wiadomości dotyczące uchodźców, żeby nie było. Ja znowu wybrałam przykład ze swojej działki. I to jest w zasadzie wszystko, co chciałam Państwu powiedzieć. Słowem podsumowania, dlaczego na początku powiedziałam, że to będzie też trochę relacja z mojej drogi do krytycznego myślenia. Bo sekwencja, w jakiej przekazywałam Państwu kolejne informacje, dokładnie tym była podyktowana. Ja sama się uczyłam najpierw, na co zwracać uwagę, tak? Co się dzieje w mojej głowie, jak coś czytam, na co powinnam zwracać uwagę, co powinno budzić moją wątpliwość, a dopiero potem ewentualnie jak to mogę sprawdzać. Tak więc ten ciąg chronologiczny starałam się zachować, dzieląc się z Państwem wiedzą. No i tak jak mówię, to co ja mogę Państwu dzisiaj opowiedzieć, to jest pierwszy krok, tak? Zanim ja sobie wyrobiłam odruch takiego zatrzymania się, a zatrzymaj się i pomyśl, trzeba na pewno, czy ten twój to twoje święte oburzenie, które się właśnie w tobie podniosło, to ono jest takie zupełnie zasadne. Za 2 lata mi to zajęło. Oczywiście to też zależy od indywidualnie, tak, jak kto sam ze sobą pracuje. Natomiast to nie jest coś, co się stanie z dnia na dzień, ale to jest coś, co bardzo polecam. Jest to trudne, bo kwestionowanie wszystkiego dookoła generalnie jest trudne, tak? Jeżeli świat jest zero-jedynkowy, jest nam z tym znacznie łatwiej. I to jest zrozumiałe. Natomiast kwestionowanie wszystkich aksjomatów, wszystkiego, co przyjęliśmy za pewnik, pozwala nam dostrzec całe mnóstwo aspektów różnych spraw, na które wcześniej absolutnie nie zwracaliśmy sobie uwagi, a nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy z ich istnienia. Więc polecam nie tylko w odniesieniu do informacji, które czytamy codziennie. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę Państwa zachęcić. Trochę więcej informacji
podsumowanie też tego, o czym dzisiaj mówiłam, znajdziecie Państwo w materiałach wyłożonych tam na stole. Oprócz materiałów uchodźczych, tak, są tam też materiały o fake newsach. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Thank you.